Naziemny piętrowy parking ma powstać przy ulicy Duczyńskiego obok Teatru Kana. Projekt ma zostać zrealizowany dopiero w 2014 roku. Do tego czasu jeszcze cała inwestycja i jej ostateczny wygląd mogą się sporo zmienić. Jednak całość już teraz budzi kontrowersje. O tym, dlaczego parkingowiec nie powinien powstać, opowiedzieli radni PO. Mówimy zdecydowanie nie budowie parkingowca przy trasie zamkowej. Jesteśmy przeciwni oszpecaniu przestrzeni publicznej w naszym mieście, bo to betonowe monstrum, które prezydent proponuje nam na parkingowiec, do reprezentacyjnej przestrzeni zamku, filharmonii i wałów Chrobrego pasuje tak jak gumofilce do garnituru. Sprzeciw budzi wygląd planowanego budynku, jednak projektów jest kilka i jeszcze nie został wybrany ostateczny. Oto co o inwestycji mówi sam prezes spółki nieruchomości i opłat lokalnych. Projektowanie dopiero się rozpocznie, więc mówienie o tym, jak będzie wyglądał, jak będzie wyglądała elewacja tego parkingu, no jeszcze za wcześnie. Jest to miejsce rzeczywiście atrakcyjne, reprezentacyjny punkt miasta, tuż przy wlocie do miasta z trasy zamkowej, w bliskiej odległości od wałów Chrobrego, pod opieką konserwatora zabytków, więc nie wyobrażam sobie, żeby te odpowiednie służby pozwoliły na to, żeby powstał tam obiekt budzący jakieś wątpliwości swoim wyglądem. Radni Platformy Obywatelskiej twierdzą również, że oprócz wyglądu lokalizacja jest zła, dlatego że w pobliżu znajdują się już parkingowce, między innymi w centrach handlowych. Miejsce, które zostało wybrane na parking, jest bardzo źle naszym zdaniem skomunikowane z najważniejszymi arteriami, które będą do niego prowadzić. Bardzo istotny jest fakt, iż samochody jadące z prawobrzeża w kierunku centrum trasą zamkową, aby dostać się do tego miejsca docelowego, będą musiały objechać ulicę Małopolską, zjechać do wałów Chrobrego, Jana Skolna, dopiero dostać się pod trasę zamkową, co naszym zdaniem zniechęci kierowców do korzystania z tego parkingu. Nie podoba nam się ani pomysł powstania parkingowca w tym miejscu, ani nie widzimy sposobu i metody, w jakie miasto chce finansować ten projekt. Ja już po raz kolejny powiem, że niestety wpisuje się to wszystko w autora i szefa tej dziedziny życia miasta, czyli prezydenta Kądziołki, który, jak widzą Państwo, po raz kolejny nie potrafi zarządzać tą strefą, jakże ważną dla naszego miasta. Parkować chce każdy, jednak nie za opłatami i nie w parkingowcu przy Teatrze Kana. Jak zatem pogodzić mieszkańców i co z tą strefą płatnego parkowania? Wielu mieszkańców już w tej chwili zauważyło, że muszą występować jakieś regulacje w tym okresie przejściowym, przynajmniej w którym brakuje miejsc do parkowania w centrum, które spowodowałyby, że w ogóle jest możliwe korzystanie z centrum przez ludzi jeżdżących swoimi samochodami, żeby oni mogli gdzieś zaparkować. Są głosy odwrotne od tych, o których pani mówiła, że padają wnioski o to, żeby utworzyć strefę płatnego parkowania tam, gdzie jej jeszcze w tej chwili nie ma. Radni chcą, aby zmieniono lokalizację parkingowca i żeby trasa zamkowa była nadal ładną wizytówką miasta. Jak zostanie rozwiązana sytuacja, tego nie wiadomo. Jednak jedno jest pewne. Każda nowa inwestycja w mieście znajduje swoich zwolenników i przeciwników. I nie da się wszystkich zadowolić.